Guys, witam cieplutko wszystkich. Mam straszną ochotę pograć rocka, ale nie. Jeszcze zanim to sobie zrobię prywatnie, tam potem poza kamerą na boku, chciałem podzielić się z wami pewnymi uwagami. Słuchajcie, nie traktujcie tego lekcji. Nie będę mówił, jak grać Shadow of Your Smile, czy na przykład następna taka, prawda, o której chcę powiedzieć. Coś takiego na przykład. Prawda, więc o czym chcę powiedzieć? O graniu melodii i jednocześnie takiego lekkiego akompaniamentu, akordów razem. To jest bardzo, bardzo, bardzo prosty, prawda, taki sposób, najprostszy. Troszeczkę tylko tych akordów, czasami dotknięcie linii basu jest wystarczające. Więc słuchajcie, ja tego nigdy nie szukałem w jakichś tabulaturach. Ja zawsze sobie sam próbowałem złożyć akordy i złożyć melodię. I chciałem właśnie o tym powiedzieć, jak to się stało ze mną, że takie rzeczy pojawiły się na mojej gitarze, zacząłem grać. Więc pierwsza sprawa, słuchajcie, ja wychowałem się na gitarze klasycznej, prawda, to dzieciństwo 10-11 lat i potem zdarzyła się taka sytuacja, że trzeba było zagrać akordy w szkolnym zespole, prawda, i mój nauczyciel zapisał mi te akordy oczywiście w nutach, ponieważ ja nie umiałem grać, prawda, takich innych rzeczy, tylko grałem klasycznie, więc ja znałem nutki i jak zobaczyłem te akordy, to byłem przerażony. Słuchajcie, to wyglądało, wiecie, 6 nutek w jednym słupku, 5 nutek w jednym słupku, czarne ćwierćnutki, więc myślę, oh my gosh, jak to zagrać, prawda? Ale bardzo szybko odkryłem, że jak się ustawi tak na przykład palce, to mam wszystkie nutki zagrane. Czy przy innym akordzie. I w ten sposób ja zobaczyłem te nutki pierwszy raz na pięciolinii, a potem zobaczyłem je na gryfie, że to na przykład jest tak. I to nie było wtedy czegoś takiego jak diagram, prawda, jak tabulatura, sześć linijek, prawda. To były czasy, gdy nie było internetu, a trzeba było jakoś małemu dziecku takiemu jak ja pokazać, jak grać akordy, więc ja to dostałem w nutach i w ten sposób ja nauczyłem się akordów, prawda? I teraz tak, jak wiedziałem już, że to jest to, no to co mi tam dalej te nutki pokazywały? Żeby uderzyć C, a potem te wszystkie nutki. W tej chwili ja gram tym palcem i tymi trzema, prawda? Więc to coś takiego zaczęło wychodzić, prawda? Z tych nutek. I słuchajcie, potem okazało się, że to mi daje coś nowego. To było dla mnie nowa rzecz na gitarze. I na przykład jak ja grałem te akordy i tam chór śpiewał coś tam, czy jakaś solistka, więc ja potem zacząłem wydobywać z tych akordów tę linię melodyczną, która ona śpiewa, prawda? I to tak się zaczęło. I słuchajcie, następną rzeczą, no to po prostu musicie, ja zaraz spróbujemy coś zagrać w ten sposób, absolutnie dla mnie nowego, więc, ale jeszcze powiem. Więc możemy grać również, rozbić te palce, prawda? Ja może prawej, więc ja wtedy albo szarpać wszystkimi, albo pojedyncze, prawda? Jeżeli ja uderzę pierwszy, drugi, trzeci, to mam. Prawda? Mogę również robić. Trochę palcami i trochę basem dogrywać, prawda? W zależności tak jak czuję. I no słuchajcie, na co chcę zwrócić uwagę, jeżeli gramy tak, to jest nasza polska, słowiańska polka po prostu. Jeżeli gramy na trzy, uderzamy bas, mamy walc, prawda, walczyk.
Więc to się tak z tym łączy, prawda? I oczywiście potem usłyszałem to w muzyce, w roku nawet. Słuchajcie, jest prześliczne. Tak możemy grać. Od góry do dołu. Czy tylko od góry? Więc co ja robię w tej chwili? Ja uderzam tutaj każdy akord. Tu ma te dźwięki basowe i one są w harmonii akordu. I więc ja kciukiem uderzam te basowe. Ja już może nie będę pokazywał prawą ręką. To robię kciukiem. I robię taki, prawda, tymi palcami uderzam po kolei. Jeżeli uderzam po kolei, mam to, jeżeli szarpię na raz. I jeżeli mieszam troszeczkę kciukiem i troszeczkę palców, to już zaczyna się robić taki finger style. Prawda? Więc to, co zagrałem, to jest Dust in the Wind Kansas. Więc ja zacząłem odkrywać te rzeczy w muzyce rockowej, prawda? Więc ci chłopcy też używali tego. Ale tak naprawdę, żeby zacząć, słuchajcie, do tego typu grania mi to nie wychodzi, ja tego nie grałem ze 30 lat, przepraszam. Do tego typu grania, jeżeli chcecie do tego podejść poważnie, to jest gitara folkowa. Każda szkoła poważna gitary folkowej zaczyna się właśnie. I prawda, i sobie basem dobrywacie. I teraz tak, na przykład to wszystko, to ja nie wiem, czy dzisiaj jest polski odpowiednik. Ja dopiero tutaj odkryłem, że to nazywa się po prostu fingerstyle, czyli styl wywodzący się od palców, prawda, tak mówiąc, mówiąc delikatnie. I słuchajcie, możemy to grać na wiele sposobów, tak jak zwróćcie uwagę. Potem odkryłem, że Baby I Gonna Leave You to też jest fingerstyle. Prawda? Ba, słuchajcie, Stairway to Heaven to jest to samo. Prawda? W tysiącach rzeczy. Więc musicie być tego świadomi, że prawda, to się zaczyna od tego, cokolwiek nie słyszycie, to... Od tego prostego wybierania paluszkami wzdłuż czy od dołu i dodawania basu. I teraz tak, może zobaczmy, jak to się dzieje, bo ja ciągle, wiecie, to mam na minie, żeby... Więc to jest adagio z koncertu Aranjuez'a. Na przykład, prawda? I jak to zrobić, żeby, prawda, mieć ten akordy troszeczkę i troszeczkę grać melodię, czyli generalnie fingerstyle w najprostszym sposobie. Słuchajcie, ja teraz zagram Bohemian, kawałek, intro. I słuchajcie, spróbujmy zagrać melodię, to co śpiewa Freddie Mercury. Ja tego nigdy nie robiłem, no, mam nadzieję, że wierzycie mi, więc zobaczymy na żywo, jak to będzie szło, jak to potoczy się wszystko, więc ja myślę, że jest... Więc jest taka melodia, akordy są... Więc jakbym chciał dodać, więc ja staram się grać bask, staram się grać akordy tymi palcami wszystkimi i staram się dołożyć tego tę melodię. No zobaczmy, jak mi to wyjdzie. Nie jestem pewien. Mam nadzieję, że nie stracę 5 minut, żeby zagrać 3, 2 akordy, ale zobaczmy.
słuchajcie, akurat mi się udało, prawda? A więc to się dzieje w ten sposób. Naprawdę ja to na żywo robiłem, nic tu, ja tylko grałem to, jak mówię. To znam. Ale żeby dołożyć tego melodię, ja nigdy nie próbowałem, więc może zobaczmy. Tu już na fismur. Prawda? I jakoś tak chwila by minęła i ja bym zaczął to grać, prawda? Mnie tego nikt nie uczy, ja staram się sam znaleźć tu jakieś palce, jakiś bas. Ten, widzicie, to strasznie kanciasto mi to szło, ale ja nigdy tego nie próbowałem. No, mam nadzieję, że wiesz, gdybym próbował, to bym zagrał, prawda? Nie szukał po gryfie, więc to tak się dzieje w ten sposób. I... To słuchajcie, nie traktujcie tego jako lekcję, ja chcę tylko wam naświetlić, jak podejść do sprawy, prawda? Więc musicie tu o troszeczkę opanować te rzeczy i dopiero do tego starać się przemycić melodię. Czy ja mam jakiś sposób na to? Nie, nie mam, ja po prostu siedzę. Gdybym posiedział 15 czy 20 minut, bym zagrał to intro od Bohemian Rhapsody, prawda? Więc może tylko, więc... Popatrzmy na prawą rękę, prawda? Bo to jest ważna sprawa w tym momencie. Więc ja gram basem. Lub po prostu. Kombinacji jest bardzo dużo, prawda? Może... Więc czy od góry, czy od dołu, czy bas na raz, czy linię basu gracie jakoś. Z tym, że jak już zechcecie grać jakieś melodyjki, prawda? Więc to nie będzie robiło wam, więc musicie coś, prawda? Jeszcze wróćmy do tego Bohemian Rhapsody intro, więc tam pianino gra, więc ja będę starał się trzymać ten pattern pianina i przemycić melodię w tym patternie, czyli melodia, czyli muszę na raz uderzyć a bas i melodię, bo to się zaczyna na raz wokal. W ten sposób. No tu już muszę melodię grać, tu nie mogę. Nie mogę trzymać. I w końcu to się tak miesza i kwestia ćwiczenia, prawda? Ja to mówię, to na żywo gram. Ja nigdy tego nie grałem w ten sposób. Ale to jest najlepszy sposób, żeby pokazać wam, jak to się dzieje praktycznie, prawda? Bo jak ja bym miał coś wyćwiczonego i powiedział, patrzcie, i tak to jest. Tu macie na żywo, jak ja tego szukam, prawda? Więc muszę podkreślić to, prawda? To jest ważne, charakterystyczne, ale muszę zagrać też mama przez Kildeman. Ominęłam akord, prawda? Ja nie chcę tu tracić czasu, ale dać wam taką, prawda, spojrzenie na to, jak to się dzieje. Więc to jest tak najprostsze, prawda, troszeczkę akordów, troszeczkę melodii. W zasadzie większość melodii Więc to tak się dzieją te rzeczy. No, myślę, że to wszystko, słuchajcie, chciałbym się z wami podzielić. Więc pierwsza sprawa, zacząć te jakieś takie fingerstyle od prostych rzeczy. Ja kompletnie, wiecie, teraz gram tak bez sensu. A słuchajcie, bo to w zasadzie jak tak zaczniecie grać akordy jakiejś piosenki,
Słuchajcie, to teraz ważne. Czasami przez przypadek, przez jakąś pomyłkę wyskoczy wam fragment melodii tej piosenki, you know? I to już wtedy jest do czego się przyczepić, prawda? I w ten tak głębiej, głębiej i w końcu to jest tak, że prawda, że macie coś takiego. To ja to kiedyś grałem te... Że macie melodię i macie tak jakby drugą gitarę w tle. A więc słuchajcie, to wszystko w tym video. Chciałem się z wami podzielić, jak to się stało ze mną, prawda, zaczęło mi się udawać grać melodię i akordy, prawda. Oczywiście potem to jest bardzo rozbudowane, że profesjonaliści to robią. Ja nie ćwiczę tego fingerstyle. A to tylko tak z dawnych czasów, prawda, mi się... No więc to masz wrażenie, że jeszcze grają dwie gitary, jak on to robi, prawda? No, więc to można sobie wyćwiczyć do tego stopnia, że tak jakbyśmy słyszeli dwie gitary. Okej, mam nadzieję, że to video może jest dość chaotyczne, ale naprawdę ja dość emocjonalnie podszedłem do tego, bo to chciałem dodać jeszcze, prawda, do tego Let It Be, bo tam jest troszeczkę już... Troszeczkę tego grania takiego w tym stylu. Więc myślę, że to wszystko w tym video. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Zębach był tutaj. I te rzeczy, które gram, jak chcecie sobie, to pierwsze to jest to. To jest Adagio z koncertu Aranjueza, polecam. A drugie to jest standard taki troszeczkę jazzowy. The Shadow of Your Smile, czyli cień twojego uśmiechu, gdybyście chcieli zobaczyć. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam cieplutko, Zeb Bach był tutaj. See you next time. Thank you. Bye bye, guys.